Historia pierwszej odsłony serii Devil May Cry rozpoczyna się w 1999 roku. Shinji Mikami zwraca się z prośbą, aby to Hideki Kamiya stworzył czwartą odsłonę serii Resident Evil. Ten wraz ze scenarzystą Noboru Sugimurą zabierają się do pracy, tworząc w krótkim czasie koncept nadchodzącej gry. Główną rolę w produkcji ma pełnić Tony, niepokonany człowiek o ponadprzeciętnej inteligencji, którego zdolności wytłumaczone zostały za pomocą biotechnologii. Gra miała skupić się na efektownym i cieszącym oko przedstawieniu akcji. Jak to ujął reżyser gry, miała być po prostu fajna. Shinji Mikami, doglądając nowego projektu, postanowił przekonać członków zespołu, by produkcja stała się grą niezależną. Efektowna akcja i charakter głównego bohatera nie pasowały w jego opinii do serii Resident Evil. Jego prośby zostały wysłuchane, a Kamiya, zainspirowany boską komedią, przepisał historię na nowo, wrzucając ją w świat pełen demonów. Zmianie uległ również główny bohater gry. W ostatecznej wersji stał się pół człowiekiem, pół demonem. Jego imię zmieniono na Dante, a podstawę osobowości protagonisty oparto na tytułowej postaci z serii mang Cobra. Reżyser gry, opierając się na tym, co uważał za stylowe, dodał Dantemu długi czerwony płaszcz, którego kolor w Japonii był typowy dla bohaterskich postaci. Protagonista miał też stronić od papierosów i być postacią, którą gracz od razu polubi i z chęcią wyszedłby z nią na drinka. Pomagać temu miały żarciki rzucane przez bohatera raz za razem podczas przygody. Tytuł gry zmieniono na Devil May Cry i po raz pierwszy został ujawniony w listopadzie 2000 roku. Za produkcję odpowiedzialni byli Team Little Devils, składający się z części pracowników należących do Capcom Production Studio 4. Część rozgrywki oparto na błędzie z gry Onimusha Warlords, który umożliwiał utrzymanie przeciwników w powietrzu poprzez ciągłe atakowanie ich, gdy ci są w górze. Najważniejszym elementem zabawy miały być zdolności akrobatyczne i bojowe Dantego. W ostatniej fazie produkcji zrezygnowano z otwartej struktury gry, dzieląc ją na misje. Podczas rozgrywki i okładania kolejnych fal demonów, gracz otrzymuje oceny za styl walki. Począwszy od D, a kończąc na S, gra ocenia różnorodność natężenia ataków przy jednoczesnym unikaniu obrażeń od przeciwników. Dante może podtrzymać ocenę poprzez drwienie z demonów podczas starć. Na koniec każdej misji oceniano nasze postępy, opierając się na takich warunkach jak czas ukończenia poziomu, obrażenia zadane Dantemu przez przeciwników, ilość zebranych czerwonych kul czy liczba użytych przedmiotów. Protagonista mógł również na krótki czas przemienić się w potężniejszego demona. Poza samą zmianą wyglądu, umiejętność ta regenerowała pasek zdrowia bohatera czy dawała mu możliwość używania specjalnych ataków. Za długość trwania przemiany odpowiadał wskaźnik Devil Trigger. Poza zwykłymi mniejszymi demonami, część poziomów wieńczyły starcia z potężnymi bossami. Miały one stanowić, jak to ujął reżyser gry, konkretne wyzwanie dla casualowego gracza. Podczas zabawy w specjalnych miejscach i na koniec każdej misji istniała możliwość odwiedzenia sklepiku. Można było zaopatrzyć się w przedmioty leczące czy takie, które rozwijały paski zdrowia lub Devil Trigger. Za walutę służyły tu czerwone kule. Poza samą walką znaczna część gry to rozwiązywanie prostych zagadek polegających na odnajdywaniu klucza czy otwieraniu w nieskomplikowany sposób zamkniętych przejść. Duża część zabawy to także przeszukiwanie lokacji, które twórcy oparli na odwiedzanych przez nich miejscówkach z Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. Dla bardziej wnikliwych graczy w zakamarkach poziomów ukryte zostały cenne przedmioty czy wejścia do sekretnych misji, które najczęściej polegały na ubiciu dużej liczby przeciwników w określonym czasie. Podczas przygody gracz ma możliwość obejrzenia efektownych, robiących ogromne wrażenie w czasie premiery cutscenek. Historia gry rozpoczyna się w biurze Dantego, gdzie odwiedza go tajemnicza Trish, która chwilę później zaczyna atakować naszego bohatera. Ten bez większego problemu broni się przed nią, dowiadując się od niej, że tak naprawdę był to tylko jej test. Kobieta opowiada o cesarzu demonów Mundusie, który chce przejść do świata ludzi po wiekach uwięzienia. Dante oznajmia, że to cesarz demonów odpowiedzialny jest za śmierć jego brata i matki. Postanawia wyruszyć z Trish na Mallet Island, na której planuje pojawić się Mundus. Devil May Cry zostaje wydany w sierpniu 2001 roku. Zostaje bardzo dobrze przyjęty przez graczy, jak i krytyków. Chwalony jest za innowacyjne sterowanie, dynamiczną kamerę czy piękną grafikę. Gdzieniegdzie pojawią się negatywne głosy krytykujące wysoki poziom trudności czy odstający od reszty finałowy pojedynek, jednak produkcja wyprzedaje się bardzo dobrze. Po kilku latach zostanie okrzyknięta jedną z najlepszych produkcji wydanych na PlayStation 2. Dość szybko zostaje podjęta decyzja o stworzeniu kontynuacji gry, lecz bez udziału reżysera pierwszej odsłony serii.
Produkcja, która w planach miała być kolejną odsłoną serii Resident Evil, stała się w ostateczności niezależnym bytem, kładąc podwaliny pod płodną serię, którą do dziś zagrywają się miliony graczy.